No witam, robię teraz recenzję, nie recenzję, zapowiedź meczu Rakowa z Gentem, bo mnie Mati tam prosił w komentarzach, to robię. Dobra, co mam powiedzieć o Rakowie? Raków odrobił lekcję po słabym moim zdaniem w meczu z Suduwą, którym ledwie wygrali po karnych. Awansowali do drugiej rundy, tam do, nie, do trzeciej, bo oni już w drugiej zaczynali dopiero. No i w trzeciej tam z Rubinem, no dobrze zagrali, tam pierwszy mecz znowu na 0-0. W czwartym 90, znaczy w ramżowym 90 minut to było 0-0. Do gry w Gutkowski strzelił na 1-0, no i Kołaczewicz stał się bohaterem meczu, bo obronił rzut karny w ostatniej minucie, który mógł dać remis, no i rzuty karne, których pewnie Kołaczewicz by wybronił wszystkie karniaki. Bo on to jest chyba nowy król karnych w Ekstraklasie. No i Raków gra w playoffach z drużyną Gentu. A to Gent. Zresztą mówiłem w filmiku wcześniejszym, że Genk. Nie wiem. Też mi się zawsze myli. Sędzią jest Hernandez z Hiszpanii. Kurs lepszy na Belgów, ponieważ raczej faworytami tego meczu bukmacherów. Wiadomo, Liga Belgijska jest wyżej w rankingu niż Liga Polska. Ale jak to pokazał na przykład Lech Poznań, mogą pokazać Charleroi zakwalifikować się do Ligi Europy. I później skoczyć na 11. miejscu. Dobra już. Koniec tych śmieszków. Lecimy dalej. Do Polski wraca Wadis Odjiaofoe. Piłkarz, który grał w sezonie 2016-17 w barwach Legii Warszawa. Ten piłkarz robił takie czary, nawet z Realowi w Lidze Mistrzów przejął bramkę. On był bardzo ważnym ogniwem Legii w Lidze Mistrzów. Gdyby nie on, to nie wiadomo, czy by Legia w ogóle awansowała do tej Ligi Mistrzów. I czy nie skończyłaby grupy na czwartym miejscu i by nie grała w tej na wiosnę w Lidze Europy. No i ten będzie ciężki zawodnik do zatrzymania, więc radzę piłkarza Rakowa go trzymać, go pilnować, bo on może ujść jeden krok i strzelić bramę. Wiadomo, tam Gent ma swoje problemy, w przednim sezonie siódme miejsce w lidze dopiero. Męczyli się w ostatniej rundzie z drużyną z Łotwy, więc Raków ma swoje szanse i to jest takie trochę 50 na 50. Drużyna Marka Papszuna jest bardzo dobrze zgrana, odnotują ładną, ofensywną grę. Trochę skuteczności brakuje. No bo wiecie, jak na 4 mecze tylko jedna bramka, muszą tą skuteczność poprawić, bo Gent to nie jest drużyna typu, nie wiem, Rubina Kazań, czy, nie wiem, Suduwy, która będzie się tylko bronić przez cały mecz. No i mogą ustrzelić bramkę, a wtedy Raków będzie musiał gonić wynik, bo Raków gra u siebie. Ale pamiętajmy, bramki na wyjście się nie liczą od tego sezonu, więc jeśli Raków by przegrał na przykład 1-0, to żadna nie jest taka wielka zła rzecz. Bo nie będzie wtedy trzeba strzelać, nie wiem, dwóch bramek, by awansować bezpośrednio do Ligi Konferencji. W ogóle patrzą moi powinni w Rakowie, czy nie w Rakowie, w Częstochowie pomnik postawić, bo on to robi najlepsze wyniki chyba w historii klubu. Najlepsze wyniki w historii klubu. Trener, który jest już dalej przymierzany na trenera reprezentacji Polski. Ja trochę to rozumiem, ale trochę się śmieję z tych komentarzy. Bo wiecie, Papszun, to nie wiadomo, czy ten sezon też nie jest na przykład na panewce, nie? Bo też potrzebuje na przykład, że jak Lega Mosow do Ligi Europy, to wszyscy krzyczeli: o, Dariusz Żuraw na trenera prezentacji, Żuraw na trenera. A później Lech w grupie tam, wiecie, odpadł w czwarte miejsce, w Ekstraklasie się nie układało. Żurawa z Żurawia zwolnili.
wszyscy go hejtowali, więc no... Lepiej dmuchać na zimne. Moim zdaniem lepszy na razie byłby Michniewicz, bo Michniewicz ma tam doświadczenie z U21. Z Zagłębiem na przykład wygrał Ekstraklasę. Więc no, Babszun najpierw niech rozegra tam parę dobrych sezonów, wykończy go w czołówce. I pomyślimy, czy on byłby dobrym zastępcą, na przykład, nie wiem, Paulo Souzy. Bo nie wiadomo, czy Souza jeszcze wytrzyma, bo Kulesza już podobno, a ja wiadomo, Kulesza wczoraj został wybranym nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. I coś gada, że za Sousą nie przepada, więc no zobaczymy, co będzie. No, co jeszcze można powiedzieć w tym filmiku, nie? To chyba tyle, nie? Raków pokażcie, czy Belgom na co was stać. I żeby te dwa polskie kluby były w tej, przynajmniej europejskich pucharach w tym sezonie, żeby ten ranking był dalej nabijany, bo trochę Śląsk spartolił. No. I to tyle w tym odcinku, nie? No to do zobaczenia, no i elo.